To pozdrawiam Dominika Kowalskiego, który tak bardzo prosił. Dobra, Mikołaj Sękowski. Biegacie dzisiaj test RAST. Ty jesteś zawodnikiem środkowym obrońcą. Ale te wyniki tutaj widziałem, podpatrywałem u trenerów, bardzo dobre w twoim wykonaniu. Zawsze byłeś takim szybkościowcem, mimo że właśnie twoja pozycja jakby... No nie jesteś skrzydłowym, chociaż oczywiście szybkość u stoperów jest ważna. Znaczy, uważam się za zawodnika dosyć szybkiego, jak na tą pozycję, tak po prostu taki wyszło. Rafael Varane. Rafael Varane, to tak. Trener Białek się tak śmieje, że jestem właśnie Rafael Varane. No nie, no tak wyszło, jestem z tego zadowolony. Po prostu się uważam za szybkiego i no. No i się cieszę. Potwierdziłeś w tych wynikach, bo rzeczywiście miałeś... To nawet nie wiem wyników. To zaraz tam może podejdziemy. W każdym razie chyba wszystkie 5 biegów poniżej 1 sekundy na 5 metrów, także mało kto tam cię złapie na boisku. To dobrze. Powiedz, no macie tutaj parę miesięcy, bo liga pewnie w marcu dopiero startuje. Także macie parę miesięcy, żeby się przygotować. Ten okres chyba wam się przyda, bo latem właśnie nie było tego czasu za bardzo, a dużo zmian w zespole nastąpiło, prawda? To znaczy, było mało czasu na zgranie się przede wszystkim i to może był taki nasz minus, jak wchodziliśmy tą w ligę, że właśnie brakowało tego zgrania. Przede wszystkim też doświadczenia w tej lidze i no może tak wyszło to wszystko. No właśnie i potem gdzieś te pierwsze wyniki, te pierwsze 6-7 metrów słabsze w waszym wykonaniu, ale potem się już rozkręciliście i nawet już ten runda rewanżowa, ten wynik z Pogonią chociażby pokazuje, że gdzieś tam nadzieja jakaś jest, że ta liga się utrzyma w Toruniu. Znaczy musimy zrobić postęp teraz w tym okresie przygotowawczym i będzie wszystko ok. Kilku chłopaków do nas przyszło. Miejmy nadzieję, że pomogą i się utrzymamy w tej lidze. Dobra, Mikołaj, to wielkie dzięki i powodzenia. Będziemy pewnie jeszcze gadać jakoś przed ligą. Dzięki. Marcel Żuławski, tutaj Mikołaj już pobiegł, a ty jeszcze przed biegiem. Jesteś szybkościowcem, bo dzisiaj badamy właśnie szybkość. Nie, ja jestem raczej takim typem mieszańca tutaj. Ani nie szybkościowy, ani wydolnościowy, także tutaj... Jakiś wynik będzie na pewno, ale nie będzie to jakiś szczyt ujemności. No bo w środę macie jeszcze 1500, to no, nie wiem, czy wolisz dzisiaj, czy w środę? Raczej zawsze miałem jeden z lepszych tam czasów na 1500, ale zobaczymy, jak to będzie po tej przerwie. Teraz trochę macie tych przygotowań, bo to z 3 miesiące chyba łącznie tak, będzie. Tak, tak. Także musicie chyba przede wszystkim w głowach się nastawić na ciężką walkę. Na zapieprzanie i ciężką walkę. No, gdzieś tam w środku, zwłaszcza rundy, taka nadzieja się pojawiła, że no stać was na to, żeby tą ligę utrzymać. Jak wiadomo, no, chłopacy mają dużo ambicji i musimy walczyć, bo wiadomo, że akademie typu Lech czy coś takiego to mają... Są, grają razem od kilku lat, a my jesteśmy, można powiedzieć, od półtora roku. No, od półtora roku jesteśmy jedną drużyną, jeszcze teraz dochodzą do nas chłopacy. Od pół roku praktycznie. No właśnie, i mamy nadzieję, że będą to dla nas ocenia i poradzimy sobie jakoś, damy radę. Trzeba wierzyć w to. Powiedz, ty tak z własnej przygody z piłką lubisz ten okres zimowy, czy ja czy zawsze jednak... byłem tam zwolennikiem typu wiosennego, bo ciepło jednak wolę, a zima to jest takie, no wiadomo. Lubię też, ale wiadomo, że wiosna bardziej, nie? Lepsza. Dobra, za chwilę się musisz przygotować do biegu, tak. Także dzięki wielkie. Dzięki. No i kolejny rozmówca, Samuel Gerz, już nawet przebrany, bo biegałeś znacznie wcześniej. Powiedz, w środę macie 1500, dzisiaj macie też szybkościowe. Który z tych biegów bardziej lubisz? Ja preferuję jednak te krótsze biegi, ze względu na to, że jestem, jak mi się wydaje, krótkodystansowcem. I lepiej się czuję właśnie w takich biegach, więc bardziej mi odpowiada ten pierwszy bieg. Czyli ten, co dzisiaj się odbył. Tak, tak. Nie wiem, sprawdzałeś swoje wyniki, czy...? Właśnie nie. Trener przeważnie nie daje względu do wyników, bo nie chce właśnie takich porównywania i jakby nie udostępnia nam tych rezultatów. Okej, dobra, rozumiem. No powiedz, no teraz aż 3 miesiące tych przygotowań, czy coś w tym stylu. Także no, musicie tutaj na pewno nastawić się na ciężką pracę i chyba też to ma przewagę ten okres zimowy, że latem nie mieliście tego za dużo, nie? No to jest prawda, z latem się nie dało jakoś dużo podpracować, bo mieliśmy krótką przerwę, zaledwie tydzień pomiędzy właśnie barażami, a już jakby rozpoczęciem przygotowań. Także na pewno teraz plusem jest to, że mamy więcej czasu, możemy się też zgrać z nowymi zawodnikami. Jest więcej czasu jakby na przygotowania indywidualne, więc no, określam ten czas jaki bardziej wartościowy mi się wydaje.
No i teraz jeszcze ferie doszły, także teraz te dwa najbliższe tygodnie będą cięższe, tak. To będą cięższe, macie chyba tam, patrzyłem w rozpiskę, nawet po dwa treningi właściwie codziennie. Mhm. No, także trochę właśnie czeka. No, trochę bardzo czeka, no ale jednak mi się wydaje, że tutaj wszyscy się spodziewali właśnie takiego przygotowania, więc nie jest dla nas wielkie zaskoczenie, jest bardziej takie właśnie świadomość tego, że będzie chciała się ciężko pracować i przygotować się dobrze do sezonu. No bo cel jest taki sam, jaki był przed pierwszą kolejką, czyli dokładnie. Wciąż utrzymanie. Dokładnie, niestety tak, ale wierzymy w to, że się uda jednak, że jesteśmy w stanie działać jakby z... zabrać tyle sobie siły, żeby osiągnąć ten cel. No, kilka meczów w rundzie jesiennej pokazało, że no stać was na dobre wyniki. Jasne, jak najbardziej. Był moment taki przełomowy po meczu z Koroną Kielce, gdzie udało nam się zremisować, ledwo praktycznie oni urwali nam punkt, więc... Kiedy oni byli liderem. Tak, także wydaje mi się, że to był właśnie ten moment przełomowy, gdzie jakby odzyskaliśmy też tą taką pewność siebie i poczuliśmy, że jednak jakby poziom jest aż taki wysoki i jesteśmy w stanie wygrywać z każdym praktycznie. No i dobra, no i będziemy obserwować i kibicować w rundzie wiosennej. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.